Piotr Ziental, najsłynniejszy legnicki listonosz. Objechałeś Polskę, byłeś w Rumunii, byłeś na Bałkanach. Gdzie teraz cię niesie? Już w tą sobotę kolejna wyprawa. Legnica, Grecja, Ateny, Legnica. Która to twoja wycieczka? Liczysz? No bardziej wyprawa. Wyprawa. Wycieczki są do Kunic. No około 20. Mhm. Powiedz coś bliżej. Wyruszasz w sobotę i teraz o trasie powiedz. Zaczynasz w Legnicy i po kolei. No tak. Startuję właśnie tutaj spod fontanny Neptuna. Tutaj jesteśmy przy Neptunie, żeby nie było. Około 8. Przed 8 jestem tutaj, już przyjeżdżam. Pół do 9 startuję już stąd, wyruszam. Także kto chce przyjść, pomachać, wpisać się do mojej kroniki podróży, dziennika podróży, jak to zwał, to zapraszam serdecznie. 8.30 w sobotę. 8, a o 8.30 to już wyjeżdżam. Wyjeżdżasz. Także już wtedy trudno, zamykam zeszyt i jadę. Tak, i trasa będzie przebiegać z Legnicy do Pardubic pierwszego dnia. Tam śpię, mam 160 km w niedzielę i o 11 mam pociąg Pardubice-Budapeszt. No i już z Budapesztu przez Macedonię, przez Serbię, Macedonię do Aten. Ale rowerem? Tak. Wszystko, już rowerem? Wszystko już rowerem. Z Budapesztu rowerem? Wszystko z Budapesztu rowerem. Później z Aten śpię dwie noce w Atenach. To tak bardziej pod kątem, żeby cały dzień jeden pomaszerować po Atenach, popstrykać, pozwiedzać i odpoczywać przy okazji. No i kolejnego dnia jadę już przez Albanię, Czarnogórę, Bośnię, Hercegowinę, Chorwację, znowuż do Budapesztu. Z Budapesztu 8 lipca mam pociąg do Pardubic i już w niedzielę będę w Legnicy, 9 lipca. Jakie są trudności? Co przewidujesz trudnego? Co może się wydarzyć na trasie? Jedynie to chyba góry. Zresztą już byłem na Bałkanach, to wiem, co mnie czeka. Greckich jeszcze nie poznałem, to na pewno poczuję. I no pewnie upały. Czy przygotowywałeś się, czy po prostu jeździłeś na rowerze? Jak to się odbywa przed taką wyprawą? Co roku jest tak samo od lat. Po prostu wczesną wiosną, jak tylko się da i pozwala na to pogoda, rozjeżdżam się po prostu, jeżdżę rowerem, bo trening to za dużo powiedziane w moim przypadku. Ja bardziej jeżdżę. W tygodniu krótsze dystanse, w weekendy tak do 200 km dziennie. I to wszystko właściwie. Przygotowania ogólne, takie właśnie techniczne roweru, zakup pewnych rzeczy, wymiana jakiegoś napędu. No i nie wiem co jeszcze. Ile to jest tysięcy kilometrów? Ile przejedziesz teraz rowerem w tej wyprawie do Grecji? Samym rowerem około 3800 i tam kilkaset kilometrów pociągiem. Mhm. Powiedz mi, rower masz jakiś specjalny, może byś pokazał, nie wiem. To jest rower... Znaczy, rower nie jest specjalny, jest to po prostu normalny rower z jakiejś tam może powiedzmy średniej półki, 10-letni. Już przejechał ze mną ponad 47 tysięcy kilometrów. Od tych 10 lat nie jest, tylko go serwisuję i jeżdżę, bo jak to kolega mówi z Jeleniej Góry, rower sam nie jeździ. Czyli 9 lipca umawiamy się tutaj, pokazujesz filmiki, pokazujesz zdjęcia i robimy materiał z wyprawy z Grecji. To znaczy pokazuję się tutaj, ale jeszcze chwilę bym się odpocząć, ale oczywiście zapraszam. Czyli w lipcu. W lipcu, tak. W lipcu, jak odpoczniesz? 9 lipca, nie no to ja się szybko zregeneruję, ale 9 lipca to ja będę dopiero w Legnicy. Aha, dobra. No to się widzimy w lipcu. Oczywiście, dzięki. Do zobaczenia. Zapraszam serdecznie na śledzenie mojej strony na Facebooku 3 koła, 1 pasja. Będą tam mini relacje, fotorelacje i jakieś postępy kilometrowe z trasy.